Moja diagnoza brzmiała zwyrodnienie stawu kolanowego. Żadnego biegania, żadnego obciążania kolan. Ewentualnie mogę popływać albo jeździć na rowerze. Ten ortopeda mocno by się zdziwił, gdyby usłyszał, że potem przeszłam 6000 km po górach z ciężkim plecakiem. Ale nie zrobiłabym tego bez jednej rzeczy. Kijów trekkingowych. Hej, tu Weronika. Zapraszam Cię na recenzję kijów Black Diamond Trail. A jeśli nadal chodzisz po szlakach bez kijków, koniecznie obejrzyj ten film. Kiedy poznałam Sławka, oboje mieliśmy za cel przejście głównego szlaku Beskidzkiego. I prawie się nie znając, wyruszyliśmy na 500-kilometrowy szlak. Ja z za ciężkim plecakiem i bez kijków. Oczywiście już pierwszego dnia przy podejściu na Stożek i Czantorię sapałam spod ciężaru na plecach, a kolana szybko dały o sobie znać. Sławek się zlitował i zaproponował mi swoje kijki. Oddałam mu je dopiero przy kropce kończącej szlak w Wołosatem. Nie miałam pojęcia, o ile lepiej chodzi się z kijkami, dopóki ich nie wypróbowałam na szlaku. Wtedy nie były jeszcze takie popularne. Dziś to nieodłączny element naszych wypraw i nie wyobrażam sobie trekkingu bez nich. Dlaczego? Odciążają stawy kolanowe, ale i kręgosłup. Dzięki temu, że ciężar rozkłada się na 4 kończyny, a nie na 2. Pomagają w utrzymaniu równowagi w trudnym terenie. Idzie się dzięki nim szybciej, przy mniejszym zużyciu energii. Kiedy idziemy z kijami, lepiej też pracuje górna część ciała, co jest jeszcze lepsze dla formowania sylwetki i pracy rąk. Nie wiem, czy wiesz, ale podczas chodzenia działa więcej mięśni niż podczas biegania. Nie na darmo mówi się o tym, żeby chodzić przynajmniej 10 tysięcy kroków codziennie. Tak jak mój świętej pamięci dziadek, on powtarzał, że właśnie codzienny spacer utrzymuje go w świetnej kondycji i zdrowiu do późnej starości. Przyjrzyjmy się zatem moim kijkom. To kije Black Diamond Trail. Są jednym z najpopularniejszych modeli ze średniej półki cenowej. Kupiłam je już po przejściu GSB, a przed Łukiem Karpat w 2015 roku. Były ze mną też na zimowym przejściu Karpat, więc przeszłam z nimi prawie 4,5 tysiąca kilometrów tylko przez Karpaty, w tym w połowie zimą. A ostatnio były ze mną na Krecie, gdzie w palącym słońcu przy temperaturze 40 stopni w cieniu przeszliśmy 600 km. Także ekstremalne warunki i temperatury im nie straszne. Oczywiście używam ich za każdym razem, kiedy wychodzę na wędrówkę, nawet na krótką wycieczkę. Kijki są składane, więc wygodne w transporcie, nawet przy małym plecaku. Mimo to są dość lekkie, ważą 450 gram. Mają wymienne końcówki, tak jak już ostatnio wspominałam, ja jestem terminatorem sprzętu i wymieniałam je już 3 albo 4 razy, to znaczy Sławek wymieniał. A Sławek, który ma swoje kije dłużej niż ja i ja używałam jego kijków na GSB, wymieniał je tylko raz. W zestawie były 2 talerzyki, letni i zimowy. Są z elastycznego plastiku i nie popękały przez te 7 lat. Przetrwały też zimowe przejście Karpat. Zaciski, które blokują segmenty, są tak skonstruowane, żeby można je obsługiwać także w grubych rękawicach zimą. Są na śrubkę, więc jeśli się poluzują, można je dokręcić, a nawet trzeba, bo w trakcie wyprawy zimą przez Karpaty Sławek strząsał śnieg z gałęzi. Nie mogliśmy dalej iść, tak tarasowały przejście. No i zamachnął się na te gałęzie. Ostatnia część kijka, która była luźniejsza, odpadła i poszybowała. Mechanizm tych zacisków jest dość prosty, ale to wszystko pracuje, kiedy się na nich opieramy, więc trzeba dbać, żeby był sprawny i dokręcać śruby, kiedy tylko zauważymy luz. Kijki mają podziałkę wysokości, więc po kilku użyciach wiem, na jaką długość je rozstawić. Po 7 latach co prawda napisy się starły, ale nie wpływa to na ich użytkowanie. Ergonomiczna rączka jest z pianki z przedłużonym chwytem, dzięki czemu nie musimy regulować długości, kiedy akurat potrzebujemy chwycić je niżej podczas stromego podejścia na chwilę. Pianka nie ślizga się w spoconej dłoni, więc chwyt jest zawsze pewny. Nie mam problemu z odciskami ani z odparzeniami, jak może to mieć miejsce z rączkami z plastiku albo gumy. Chyba najmniej udanym elementem w tym modelu jest opaska na rękę. Jak widzisz, moja jest już w strzępach i niewiele da się z tym zrobić. Materiał, z którego są zrobione, jest mało wytrzymały. Szukałam tych elementów, żeby je wymienić, ale internety zawiodły. Te kijki są bardzo wytrzymałe,
Jak wspominałam, używaliśmy ich na wielomiesięcznych trekkingach i w zasadzie nigdy nas nie zawiodły. Mało tego, znajdujemy bardzo wiele alternatywnych zastosowań. Przydały nam się na przykład jako kotwy do namiotu, jako stelaż do tarpu, statyw pod aparat, obrona przed psami pasterskimi, sonda terenu albo śniegu, a na ostatniej wyprawie przez Kretę też jako suszarka do ubrań. Może Ty znasz jeszcze jakieś inne zastosowania? Daj znać w komentarzu. Podsumowując, kije są jednym z najbardziej wytrzymałych i przydatnych elementów ekwipunku. Warto się w nie zaopatrzyć. Do zalet tych konkretnych kijów Black Diamond Trail należą wytrzymałość, regulowane zaciski, niezawodność, są lekkie i niewielkie po złożeniu. Z wad, ścierające się napisy, podziałki, opaski z mało wytrzymałego materiału, no i to, że dodatkowe elementy, jak bucik na asfalt czy talerzyk zimowy, teraz też trzeba dokupywać, bo producent nie oferuje ich w zestawie. Jeśli jeszcze chodzisz bez kijów, koniecznie się w nie zaopatrz, bo one oszczędzą Twoje stawy. Dzięki za to, że jesteś z nami. Po więcej filmów zapraszam do subskrypcji kanału, bo wtedy nie przegapisz kolejnych.